Witam czwartą sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu. Witam serdecznie Wysoką Radę. Witam serdecznie Panią Burmistrz, witam zastępcę burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Pana Radcy Prawnego, witam Pana Sekretarza Gminy. Bardzo gorąco witam kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam pracowników gminy, witam sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych. Bardzo serdecznie witam zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu, pana aspiranta Sebastiana Sierdzińskiego. Śledzińskiego, przepraszam. Przyzwyczajony. Dobrze. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Macie porządek obrad za moimi plecami. Stwierdzam, że według listy obecności na 15 radnych, obecnych jest 14, także nasze dzisiejsze spotkanie będzie prawomocne i wszystkie uchwały podejmowane na tej sesji będą prawomocne. Rozumiem, co do porządku obrad żadnych zastrzeżeń, więc przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Bo nie było uwag. Dobrze. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie Pani Burmistrz z okresu międzysesyjnego. Bardzo prosimy Panią Burmistrz o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Komendancie, Przewodniczący Rad Osiedlowych, Dyrektorzy. Drodzy Państwo, w okresie międzysesyjnym odbyłam wiele spotkań z mieszkańcami. Były to spotkania indywidualne, ale też spotykaliśmy się podczas zebrań sołeckich. No i oczywiście podczas tych wszystkich spotkań, tych rozmów rozmawialiśmy o potrzebach naszych mieszkańców, o ich problemach, o tym, jak możemy te problemy rozwiązywać. Niektóre z nich rozwiązywaliśmy na bieżąco, a nad niektórymi niestety będziemy się musieli pochylić, drodzy Państwo, planując budżet na kolejny rok 2025. Uczestniczyłam także wspólnie z Państwem 1 sierpnia na uroczystości upamiętniającej Powstanie Warszawskie. Od 11 sierpnia rozpoczęliśmy uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku, które zakończyliśmy 18 sierpnia w gminie Jadów. Gorąco wszystkim Państwu dziękuję za udział we mszy świętej, za przemarsz, za oddanie hołdu bohaterom tamtych dni. Wczoraj też mieliśmy wspaniały jubileusz 50-lecia klubu Seniora Uśmiech Jesieni i zespołu Różyczki. Tutaj większość z Państwa też uczestniczyła w tym wydarzeniu. Było to, proszę Państwa, niezapomniane przeżycie. Wspaniali ludzie, którzy łączą pokolenia, zarażają nas swoją młodzieńczą pasją pomimo wieku, także są naprawdę wspaniali, cudowni i tak jak powiedziałam, było to dla nas niezapomniane przeżycie. Ponadto w okresie międzysesyjnym realizowano następujące zadania inwestycyjne. W ramach realizacji zadania pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Tłuszczu trwają niestety i stety intensywne rozmowy z wykonawcą zadania związane z przyspieszeniem działań realizacyjnych na obiekcie sportowym. No i tutaj oczywiście dotyczy to oświetlenia obiektu, montażu piłkochwytów, zaplecza szatniowego. Mam nadzieję, proszę Państwa, że to zadanie uda nam się wykonać jak najszybciej, bo nasi młodzi mieszkańcy czekają na to bardzo i my również.
W ramach realizacji zadania pod nazwą zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w Jasienicy uzyskano zgodę do 30 sierpnia bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wydłużenie czasu na przeprowadzenie postępowania zakupowego związanego właśnie z zakupem tego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. W tym zakresie podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Równolegle wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami o możliwe zwiększenie przyznanych środków na realizację zadania w kwocie 100 tysięcy złotych. No i tutaj czekamy na informacje. Kolejne zadanie, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach. I tutaj, drodzy Państwo, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z realizacją właśnie tego zadania. W związku z faktem pozyskania dwóch zewnętrznych źródeł finansowania realizacji tego zadania, i tutaj mamy dwa programy, Mazowieckie Strażnice 2024 oraz Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024, finansowanych z budżetu województwa mazowieckiego. W zakresie dotyczącym modernizacji dachu budynku OSP świetlicy wiejskiej realizacja zadania w bieżącym roku w ramach etapu pierwszego dotyczyć będzie wyłącznie dachu budynku. I tutaj już mogę powiedzieć Państwu, że wpłynęły trzy oferty, które zostały otwarte w dniu 26 sierpnia. Mamy tutaj trzy firmy. No, wybieramy oczywiście firmę najtańszą, tak? W ramach realizacji zadania pod nazwą rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębie i Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o zmianę terminów realizacji inwestycji do 30 czerwca 2025 roku. Wniosek gminy Tłuszcz w przedmiotowym zakresie uzyskał akceptację Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zawarliśmy stosowny aneks do umowy o dofinansowanie w wyżej wymienionym zakresie. Także no na pewno ta ulica, ta droga będzie zrobiona w następnym roku, czyli środki będą przeniesione na kolejny rok budżetowy, no bo w tym roku niestety nie zdążymy tego wykonać. Na wniosek wykonawcy firmy Budomur rozpoczęto czynności odbiorowe w ramach umowy pod nazwą budowa budynku komunalnego w Tłuszczu. I tutaj został przygotowany wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej do PGE Dystrybucja oraz umowy, to 31 sztuk tych umów, które zostały dostarczone do PGE Obrót. Zakończono prace realizowane w ramach umowy pod nazwą kompleksowa renowacja cmentarza wojennego z 1920 roku w Tłuszczu i tutaj wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Jak byliśmy na tych uroczystościach, na tych obchodach, to tam Państwo widzieliście, że te wieńce musieliśmy, pani dyrektor z Centrum Kultury z pracownikami, no zostały przełożone, bo tam jeszcze trzeba było zagruntować ten piaskowiec. Dlatego pewnie może mieszkańcy do Państwa się zwracali, że żeśmy te wieńce położyli z boku, już nie na tych mogiłach, ale to dlatego, żeby nie zniszczyć tych płyt nagrobnych, które jeszcze nie były zagruntowane. Ponadto zrealizowano zadania dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i były to budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Zofii Solarzowej w miejscowości Niąse. Jeśli chodzi o koszt całkowity tego zadania, to 36 285 zł. W tym dofinansowanie z miast 14 495 zł i 30 groszy. Modernizacja placu zabaw w Grabowie, koszt całkowity zadania 31 tysięcy zł, dofinansowanie 15 tysięcy zł. Ponadto zrealizowano zadania dotyczące oświetlenia dróg, w tym wykonanie przyłącza kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Bobrowej w Tłuszczu. Całkowity koszt zadania to 18 tysięcy zł. Budowa linii oświetlenia drogowego w ulicy Laskowej w miejscowości Jasienica i tutaj etap drugi. Koszt całkowity zadania to 37 515 zł. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdaki, etap drugi. Całkowity koszt zadania to 27 060 zł. Realizowano również zadania dotyczące modernizacji placów zabaw, w tym modernizacja placu zabaw w miejscowości Szczepanek, zakup nowych urządzeń,
koszt za odpowiednie zadania to 13 640 zł 70 groszy. Wykonanie piłką chwytów na placu zabaw w miejscowości Miąse. Koszt całkowity zadania to 19 760 zł 70 groszy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w miejscowości Wólka Kozłowska. Koszt całkowity zadania to 15 928 zł 50 groszy. Ponadto w dniu 12 sierpnia bieżącego roku zawarto umowę z firmą Palcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg na wzmocnienie dróg gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą gruszyw niezwiązanych na terenie gminy Puszcz. 23 lipca zawarto umowę z panem Damianem Demczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Damian Demczuk. Umowa obejmuje wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. W ramach realizacji dofinansowania dla organizacji pozarządowych przeprowadzono 3 kontrole realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami. Zarządzeniem burmistrza ogłoszono przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące rocznego programu współpracy na rok 2025. Konsultacje trwają do dnia 30 sierpnia 2024 roku. W okresie międzysesyjnym ogłoszono 2 konkursy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu. I tutaj mamy odpowiedź inspektora do głównego specjalisty do spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej oraz podinspektora do głównego specjalisty do spraw infrastruktury drogowej. Ponadto w okresie międzysesyjnym, tak jak już powiedziałam, odbyłam wiele rozmów i telefonicznych, i osobiście mieszkańcy zwracali się do mnie także z dyrektorami placówek oświatowych, z panem dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z państwem sołtysami, z przewodniczącymi rad osiedlowych. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy pani burmistrz. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektów uchwał. I pierwszy projekt dotyczy, jest to uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Tłuszcz w roku 2024. W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która określa, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek i zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym w zasobie gminy i zgodnie z kodeksem cywilnym tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W związku z powyższym kwota dotacji do 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkaniowej lokalu na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w Tłuszczu jest w pełni zasadna. Ja przypomnę, że ta kwota wynosi 4 zł i 5 groszy. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to pozwólcie, że odczytam uchwałę i przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Tłuszcz w 2024 roku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w wysokości 4,05 zł miesięcznie do 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tłuszcz w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw?
wstrzymał? Pan Borczyński Szymon jeszcze? Jeszcze mi się nie wyświetliło. Dobrze, dobrze, nie trzeba wyczać. Proszę Państwa, i mamy wynik głosowania. 13 za, 1 głos wstrzymujący się. Przeciw, przepraszam. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu kolejnej uchwały, przepraszam. Za szybko wędrował do tego Sejmu. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie przekazania w roku 2024 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego radiowozu oznakowanego na rzecz Komisariatu Policji w Puszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W uzasadnieniu czytamy, że komendant Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zwrócił się z pisemnym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu osobowego radiowozu oznakowanego na rzecz tejże jednostki. Podstawą przekazania środków w formie dotacji celowej będzie porozumienie pomiędzy burmistrzem Tłuszcza a komendantem powiatowym Policji w Wołominie w sprawie wsparcia finansowego dotyczącego zakupu samochodu na rzecz Komisariatu Policji w Tłuszczu. Zakup pojazdów wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Tłuszcz poprzez zwiększenie mobilności funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tłuszczu, zatem udzielenie podmiotowego wsparcia finansowego uważa się za zasadne. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to po odczytaniu uchwały przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie przekazania w roku 2024 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego radiowozu oznakowanego na rzecz Komisariatu Policji w Puszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o policji Rada Miejska w Puszczu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji środki finansowe stanowiące dochody własne gminy w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Paragraf 2. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie pierwszym, zostaną przekazane z budżetu gminy Tłuszcz w 2024 roku w następującej klasyfikacji budżetowej. Dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170. Paragraf 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji oraz jej rozliczenie określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy burmistrzem Tłuszcza a komendantem powiatowym Policji w Wołominie. Paragraf 4. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratulujemy komisarzowi. Ale żeby dopełnić jeszcze tego wszystkiego, to przed nami kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2024. Jest to uchwała bardzo obszerna, z wieloma załącznikami, które omawialiśmy na spotkaniu przedsesyjnym. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo. Pani Radna Papuska. A przepraszam, proszę Pani Skarbnik. Pierwsza, proszę bardzo. W dziale 900, rozdział 995, paragraf 605, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 tysięcy na zadanie budowa pamiątek w parku na osiedlu Długa. W dziale 754, rozdział 754-12, paragraf 60-50, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 tysięcy na zadanie modernizacja strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach.
W dziale 900, rozdział 995, paragraf 60-50, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 tysięcy na zadanie modernizacja świetlic wiejskich w Kozłach. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Irena Pawliska, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałabym się odnieść w imieniu własnych mieszkań numer 5 w Siedle Kolejowa w Tłuszczu do zmian w Pani wydatków budżetowych, a szczególnie do punktu 7 i punktu 8. Pierwszy z tych punktów dotyczy zdjęcia z planowanej inwestycji kwoty w wysokości 100 tysięcy, czyli 100% kwoty, czyli zdjęcie całej inwestycji, jeżeli chodzi o modernizację Słowiszej w Tłuszczu. Wiemy dokładnie, że wynikły nieprzewidziane okoliczności i w miesiącu czerwcu widzieliśmy już, że ta inwestycja nie może zostać zrealizowana. W związku z czym na ulicy, dokładnie 2 lipca, złożyłam wniosek o przesunięcie środków, wskazując 6 zadań do wykonania w naszym okręgu. Oczywiście rozumiem, jednak jest sytuacja, że nawet nie liczą na wykonanie tych 6 zadań, ale na jedno zadanie wysokości 12 to było 3006. Liczyliśmy z mieszkańcami, że chociaż jedno z tych zadań zostanie wykonane, zrealizowane. No niestety, jak wynika, żadne nie dojdzie do skutku. Punkt numer 7 to jest ta modernizacja ulicy Kolejowej. 50 tysięcy. Całość inwestycji również zostaje zdjęta na dzisiejszej sesji. Dowiedziałam się w tym tygodniu, że główną przyczyną było niedoszacowanie inwestycji o kwotę 50 tysięcy. Skoro było to niedoszacowanie inwestycji, moje pytanie jest takie, czemu nie postarano się przełożyć 50 tysięcy zadania z ulicy Słowiczej, aby uzupełnić braki na ulicę Kolejową? To jedno z pytań. A kolejne, już nie pytanie, może tylko informacja, że na koniec lipca złożyłam pytanie pisemne do Urzędu Gminy, kiedy zostanie wykonana inwestycja na ulicy Kolejowej. 5 sierpnia jeszcze otrzymałam pisemną odpowiedź, że nie jesteśmy w stanie określić dokładnego terminu wykonania inwestycji, ponieważ od 16 maja 2024 roku czekamy na zgodę z powiatu na wycinkę drzew. Oczywiście otrzymamy tego pisma 5 sierpnia. Ja pozwoliłam sobie do powiatu wykonać telefon i się dowiedzieć. Ten wniosek tam nie wpłynął o wycinkę drzew. Wystąpiłam tutaj do pracowników Urzędu Gminy, żeby podzielili się ze mną tym wnioskiem, tylko był złożony. Nie otrzymałam tego wniosku do dnia dzisiejszego, tylko korespondencji gdzieś tam mailową. A już 14 sierpnia, czyli po 9 dniach, w dokumentach sesyjnych dotyczących dzisiejszego dnia, inwestycja cała została zdjęta z realizacji. W związku z czym osiedle kolejowe miało zabezpieczone w budżecie na 2024 rok 190 tysięcy. Na poprzedniej sesji zdjęto nam 30, dzisiaj 150, więc 10 tysięcy, które pozostało, jest już wydatkowane, więc zostaje nas na osiedlu. Rozumiemy, ja rozumiem mieszkańcy, rozumiemy sytuację, jaka jest, ale czemu akurat odpunkt numer 5 w 90 ponad procentach ma jakby pokrywać takie rzeczy, a nam naprawdę wystarczyłoby jedna rzecz, rozwalając na ulicy Fabrycznej czy na Przyzakładowej i naprawdę byśmy byli też dumni i zadowoleni. Tylko takie moje pytanie. Czemu nie przesunie do środków tej niedoszacowanej kwoty na ulicę Kolejową? Czemu tam jednego drobnego punktu nie zrobiono z ulicy Słowiczej? Z wniosków, które składałam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja bym prosił, żeby Pani sformułowała wnioski dotyczące wnioski do tego budżetu, który Pani chciała, żebyśmy przegłosowali. No bo ta wypowiedź była dość długa, ja rozumiem, że no, tak Pani wymienia, ale konkretne wnioski proszę podać. To było pytanie. To było pytanie. Dlaczego? Tak, bo mogę powtórzyć, jeżeli ciężko jest, to mogę powtórzyć, tak? Tam to są mnie 2 pytania. Pani Anelka mogłaby się odnieść. Znaczy, z ulicy Słowiczej tak nie było zabrane, bo wiadomo, że nie była to zadanie do realizacji. Na ulicy Kolejowej, no to już nie, to zadanie też jest, bo drzewa są, prawda, nie ma pozwolenia na wycinkę drzew. A nie ma pozwolenia? Nie ma wniosku, tak, ale no to już jakby nie po mojej stronie, bo ja zrobiłam to wszystko, co mogłam, ja wytyczyłam, tak, kolega z ochrony środowiska.
A dlaczego nie wnioskowałam o coś takiego, żeby przenieść te pieniążki, no bo są ważniejsze inwestycje. To jest lista kolejowa, no tak. A ta sądzicza, gdzie sześć tych punktów ja składałam, jeśli chodzi o sześć drogi inwestycji, żeby czemu cokolwiek tam do nas nie spłynęło, nie zostało. Ja bym żadnych innych. Ja wiem, ja pani nie, to pani to pani. Nie, no to jest decyzja Rady, pani Rada. A my szukamy środków, gdzie możemy, tak? Jeśli tutaj były, no to żeśmy zdejmowali, gdzie mogliśmy, tak? Czyli na kolejną sesję spokojnie mogę przyjść, bo szukam jakichś środków. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w sprawie zmian uchwały budżetowej chciałby zabrać głos, bądź złożyć wniosek? Dobrze, nie widzę. To teraz zagłosujemy nad autopoprawką, tak? Zgłoszoną przez pani skarbnik w imieniu pani burmistrz. Kto z pań i panów radnych jest za autopoprawką zgłoszoną? Przepraszam, czy mamy przygotowanie? Dlatego mówię bardzo wolno. Możemy też zrobić jedno, tylko trzeba zadać nieocią uchwałę, że głosujemy. Dobrze. Wraz z autopoprawką. To w takim razie przystąpimy do głosowania w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2024 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez panią skarbnik. Kto z pań i państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że było 12 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Szanowni państwo, oczywiście będziemy głosować nad podjęciem tej uchwały łącznie z tą autopoprawką, która została zgłoszona. Ja tylko przeczytam, że w uzasadnieniu, a raczej w objaśnieniu do tej uchwały czytamy, że przedsięwzięcie budowa budynku komunalnego w Tłuszczu, limit zobowiązań wynosi 3 707 017 zł i 1 grosz. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie. Dalej, przedsięwzięciu rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tłuszczu na terenie miasta Tłuszcz zmniejsza się limit wydatków na 2024 roku do 100 tysięcy zł i w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Tłuszczu na 2024 zmieniono kwoty dochodów, wydatków i przychodów. Czy są pytania? Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2024-2036? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 głosów za i 1 wstrzymujący się. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwał. To mamy uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Uchwały czytamy, że w związku z przeprowadzonymi w czerwcu 2024 na terenie gminy Tłuszcz wyborami sołtysów należało podjąć uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to po odczytaniu uchwały przystąpimy do głosowania.
Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy ordynacja podatkowa. Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zasada się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf 2. Punkt 1. Poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dokonują inkasenci wskazani w załączniku do niniejszej uchwały. Punkt 2. Poboru podatku określonych w ustępie 1 dokonuje się z zastosowaniem druków przychodowych K103. Punkt 3. Pobrane kwoty podatku inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w następnym dniu po terminie płatności danej raty. Punkt 4. Za pobór podatków określonych w ustępie 1 inkasatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości procentowej od sumy zainkasowanych i terminowo wypłacanych podatków określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2022 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z Tłuszczu dnia 9 lutego 2022 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Paragraf 5. Uchwała podlega rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z pań i z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przyznanie uchwałę dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz w obszarach 1.29, etap pierwszy, tereny placu zabaw Grażynka i strefy rekreacji przy ulicy Jana Kielaka. Szanowni Państwo, te uchwały są dość obszerne. Wszyscy się z nimi zapoznaliśmy. Czy są pytania co do uchwały pierwszej dotyczącej placu Grażynka i strefy rekreacji przy ulicy Jana Kielaka? Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do głosowania. Ja przyznam tylko nagłówek. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz, obszar od 1-29, etap pierwszy, ten placu zabaw Grażynka i strefy rekreacji przy ulicy Jana Kielaka. Kto z pań i państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Jeszcze? Szymon Borczyński jeszcze coś. Dowiedzieliśmy się pan budowy. Głosowanie już jesteśmy. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 13 głosów za, 1 wstrzymujący się. Szanowni Państwo, kolejna uchwała również dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczy konkretnie części miasta Tłuszcza, wieża Ciśnień. Czy są pytania co do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz, wieża Ciśnień. Kto z pań i państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Udało się. Pan Kadryszy Młodzieniec. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta za 8, przeciw 2, 4 wstrzymujące się. I kolejna uchwała. Uchwała też dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni Państwo się zapoznali z tą uchwałą. Przejdziemy od razu do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzęsne, ulica Podleśna. Kto z pań i państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały?
Głosuje, nie głosujemy? Jeszcze pan Borczyński Szymon. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu tej uchwały czytamy, że uchwała i te stawki zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli. Związki wyraziły się w ten sposób, że nie wnoszą żadnych uwag. W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. Czy mają Państwo pytania co do tej uchwały? Jeżeli nie, to przeczytam uchwałę i po przeczytaniu tej uchwały przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród i za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy Karta Nauczyciela po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska w Tłuszczu uchwala co następuje. Paragraf 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wprowadza się następującą zmianę. W paragrafie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu. 2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli. 1. 80% specjalnego funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom przez dyrektorów szkół. Punkt 2. 20% specjalnego funduszu na nagrody przyznawane dyrektorom i nauczycielom przez burmistrza Tłuszcza. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Pań i Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Tłuszcz na lata 2024-2030. Państwo radni otrzymaliście na tablety cały projekt uchwały, cały gminny program przeciwdziałania przemocy domowej. Jest to zadanie gminy. Kto z Pań i Państwa radnych ma pytania co do tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to po odczytaniu treści uchwały przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Tłuszcz na lata 2024-2030. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Rada Miejska w Tłuszczu uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Tłuszcz na lata 2024-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Tłuszcz na lata 2021-2024. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, dotarliśmy do kolejnego projektu uchwały. Szanowni Państwo, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu, jak i do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Pani Burmistrz o odwołanie skarbnika gminy Tłuszcz, Pani Moniki Konackiej ze stanowiska skarbnika gminy Tłuszcz.
Do tego wniosku został dołączony projekt uchwały w tej sprawie. Czy macie Państwo jakieś pytania co do tej uchwały? Co do uchwały nie ma. Jeżeli nie, to ja przeczytam też uchwały, przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie odwołania skarbnika gminy Tłuszcz. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy kodeks pracy Rada Miejska w Tłuszczu uchwala co następuje. Na wniosek burmistrza Tłuszcza odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2024 panią Monikę Konarską ze stanowiska skarbnika gminy Tłuszcz, który jest głównym księgowym budżetu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta. 13 za, 1 głos wstrzymujący się. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękujemy Pani Monice za pracę. Wiemy, że bez tej pracy gmina po prostu nie funkcjonowała. Chciałbym Państwa uspokoić, bo Pani Monika z nami oczywiście zostaje. Dajcie jakieś brawo, proszę. Chciałbym bardzo podziękować za pracę na rzecz naszej gminy w tak trudnym okresie. Bardzo dziękuję. I szanowni Państwo, mamy bliźniaczą uchwałę. Płynął wniosek Pani o powołanie na stanowisko skarbnika gminy Tłuszcz pani Ewy Małaszek, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach prawa. I za chwileczkę podejmiemy tą uchwałę. Czy ktoś ma pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to ja odczytam treść uchwały, a po przegłosowaniu przedstawimy Panią Ewę, poprosimy o krótką autoprezentację. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie powołania skarbnika gminy Tłuszcz. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych Rada Miejska w Tłuszczu uchwala co następuje. Paragraf 1. Na wniosek burmistrza Tłuszcza powołuje się z dniem 2 września 2024 panią Ewę Małaszek na stanowisko skarbnika gminy Tłuszcz, który jest głównym księgowym budżetu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz poprosimy może Panią Ewę. Jako skarbnik będę służyć wszelką pomocą, tak, aby
organy wykonawcze, czyli Wysoka Rada i pan burmistrz, mogły wspólnie realizować swoje zadania, zarówno w ramach gospodarki bieżącej, jak i inwestycyjnej. Zawsze mając na uwadze troskę o wszystkie przepisy finansowe, bo taka będzie moja rola. Bardzo się cieszę na współpracę z Państwem, cieszę się na pracę tutaj w tym urzędzie i na pracę na rzecz tej społeczności. I jeszcze raz bardzo dziękuję za takie piękne przyjęcie. Bardzo dziękujemy Pani Ewie. Szanowni Państwo, w ten oto sposób przeszliśmy do punktu 6. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Tak, pani Sołtys, tak? Nie, jestem członkiem Rady Sołeckiej i po prostu chciałam się zapytać, czy Rada Miasta ma jakieś informacje na temat inwestycji, która dotyczy powstania ronda w ulicy Kozłowskiej. Jest to miejsce przecięcia się skrzyżowania drogi 636 i 634. Czy po prostu są jakieś informacje na ten temat? Poprosimy Panią Radną, tak Pani Sylwia? Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja jestem w kontakcie z osobą odpowiedzialną za tą... Jestem w kontakcie z osobą odpowiedzialną za tą inwestycję. Wczoraj nawet wykonałam telefon do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo jak wiemy, to jest droga wojewódzka. Przetarg jest ogłoszony. On był ogłoszony na początku sierpnia na wykonanie, tam chodzi o rozbudowę drogi i budowę ronda. Przetarg jest ogłoszony, natomiast dwukrotnie już był przekładany termin. Najpierw był na 14 chyba sierpnia, później był na 30 sierpnia i teraz chyba dziś został znowu przełożony na 9 września. Ja dzwoniłam, pytałam, z czym to jest związane i przekierowano mnie do pana, który odpowiada za tą inwestycję. Okazuje się, że osoby, które składają pytania, składają ofertę, mają dużo pytań, a projektant, który był zlecony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, troszeczkę ignoruje te pytania i nie chce współgrać do odpowiedzi. Dostałam informację od pana prowadzącego tą inwestycję, że on w dniu jutrzejszym jeszcze raz skontaktuje się z projektantem na te pytania, na które on może odpowiedzieć, między innymi o ilość drzew i takie sprawy niezwiązane typowo z taką wiedzą, która jest wymagana bardzo szczegółową, to on odpowie, natomiast o resztę pytań będzie prosił projektanta, jeżeli informacji nie uzyska, to odpowiedzą tak na tyle, na ile wiedzą i na co mogą odpowiedzieć i tak czy inaczej będą starać się, żeby 9 września otworzyć te oferty, zakończyć proces przetargowy, ponieważ pozwolenie, które jest wydane na rozbudowę tego skrzyżowania, upływa w listopadzie, więc jeżeli ten przetarg będzie rozstrzygnięty, uda się podpisać umowę i nikt się nie odwoła, to powiedział, że w październiku zostaną rozpoczęte pierwsze prace, będą trwały przez zimę, czyli jakieś przenoszenie linii, wycinka drzew i przygotowanie terenu, a w przyszłym roku będzie już wykonana ta praca taka docelowa. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Chciałam zapytać, jak wygląda sytuacja budowy wodociągu w drodze gminnej nr 170 w miejscowości Wójka Kozłowska. Z pieniędzy sołeckich zostało zarezerwowane na ten cel 10 tysięcy. I tak na dobrą sprawę na ten moment nie mamy żadnej informacji, czy ta inwestycja powstanie w tym roku, czy w przyszłym roku. Panie kierownik, poprosimy. Kwestie wodociągu to na ostatnim spotkaniu z sołtysami i ta kwestia była omawiana. Więc szczegółowe informacje posiada sołtys. Pewnie te informacje Pani przekaże, ponieważ my oszacowaliśmy wartość inwestycji, która miałaby zostać wykonana w ramach tego projektu konkretnego, a
środki zabezpieczone w budżecie na Funduszu Sołeckim są nieadekwatne, tak, do nakładów, jakie miały zostać poniesione na ten cel. W związku z tym sołtys będzie musiał podjąć decyzję, tak, co dalej ze środkami na Funduszu Sołeckim. Tak, to dziękujemy. Szanowni Państwo, przypominam, że jesteśmy w punkcie 6. Wolne wnioski informacji. Bardzo proszę. Pan dyrektor zakładu się zgłasza? Co mi się wydaje? Nie? Dobrze. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan komendant. Jeżeli chciałem skorzystać, bardzo chciałem podziękować pani burmistrz, panu przewodniczącemu oraz państwu radnym za to wsparcie. Przekazanie tych funduszy na ten radiowóz dla naszego komisariatu na pewno przyda nam się to bardzo, bo w tym roku stracimy dwa pojazdy, przekroczyły limit 100 metrów, także ten pojazd na pewno nas pomoże. No i obiecuję, że postaramy się, żeby ten pojazd był wykorzystany w taki sposób, żeby państwu żyło się bezpiecznie w terenie gminy Tłuszcz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I szanowni państwo, skoro nikt nie ma w punkcie wolne wnioski informacji, jest bezpieczny. Nikt nie chce zabrać głosu, więc oficjalnie zamykam 4. sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu. Bardzo dziękuję.